Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Dzień dobry, jestem Mikołaj, jestem świętym Mikołajem i dzisiaj pogramy sobie w Blockstar Planet i dzisiaj będziemy robić bardzo superowe rzeczy. Opowiem wam dzisiaj wszystko. Dzisiaj odwiedzimy sobie na tym właśnie świecie dzieci, gdzie obdarzymy je magicznymi, superowymi prezentami. Może pogadamy właśnie z tymi dziećmi, może coś nam ciekawego powiedzą. Jestem świętym Mikołajem, mam czapkę, jak widzicie, jestem nawet na sankach i nawet sobie latam, patrzcie, jak sobie latam. Tu są niektórzy ludzie, ale oni mnie jeszcze nie widzą. I sobie dzisiaj właśnie zobaczymy, wejdziemy do tych domków i właśnie tych ludzi i obdarzymy je ich prezentami. Więc na sam start zostawcie świąteczną łapeczkę w górę na kanale. Jeżeli chcecie więcej, subskrypcji na kanale również wraz z dzwoneczkiem. No i więc zaczynajmy. Więc dobrze, poszukajmy sobie pierwszą tutaj dziecinkę. Czekajcie, gdzie mają być? Okej, tu mamy w ogóle, to patrzcie, jakie mamy ładne choinki. Po prostu pięknie to wszystko wygląda. Dobrze, dobrze, czekaj, tu mamy też prezenty. Dobrze, to czekaj, zapukamy. Puk, 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 dzień dobry. Cześć, jestem Amelka, urodziłam się w Czarnobylu w jaskini i jestem homokulusem. Wychowały mnie właśnie chomiki, bardzo lubię chomiki, jednakże chomik mi zdech. Mam 9 lat i lubię lalki Ken. Moją najlepszą przyjaciółką jest taka rybka z rasy łyba, która lubi jeść mleko oraz chomiki. Z tego powodu jest mi bardzo smutno, bo ja kocham chomiki i one mogłyby być moim mężem. Moim tatusiem jest Emilka. Bardzo lubię żyć chwilą, co tak, a jak zawsze patrzę na różową, bo ma super cukierki i zawsze jej kradnę cukierki. Zawsze chciałam mieć na imię Karyna, bo to takie super imię. Moją codzienną rutyną jest oglądanie 10-godzinnego filmu z chomikami, bo chomiki to moja rasa. Mam pewne problemy, bo o 24 w nocy zmieniam się w chomika na godzinę, dlatego muszę brać dropsy o smaku rybki, a kocham takiego. Lubię mu wąchać stopki. Dobrze, dziękuję ci dziewczynko, że nam opowiadałaś, kim ja, ty jesteś Amelią. Życzę ci bardzo dużo wesołych świąt i wiesz co dla ciebie, mam dla ciebie prezenty, więc ja ci tutaj podaruję superowy prezent w postaci... Patrz to. O, patrz, mam do ciebie czekoladowe serduszka, poczęstuj się. Dobre? Pyszne. Superowo, cieszysz się Ami? W ogóle masz ładnego kotka, jak ma na imię? Jakaś kociara. A to super, hej kotku, wesołych świąt! W ogóle tu masz bardzo ładny kominek i naprawdę przytulnie tu u ciebie. Bardzo się cieszę, że ja ciebie poznałem, Amelcio, ale ja już muszę lecieć obdarowywać inne dzieci prezentami, więc pa pa! To siema. Dobrze, naprawdę superowa ta dziewczynka Ami, naprawdę fajna ona. Dobrze, więc to teraz poszukajmy sobie następnych dzieci. Dobrze, tu mam jakąś nową choineczkę bardzo dużą. Okej, tu mam jakiś kolejny taki brzoszowy domeczek. Naprawdę bardzo ładnie, elegancko on wygląda, więc może zapukamy. Okej, puk, 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 kto tam? Dzień dobry. Dzień dobry, wesołych świąt. Jak masz na imię i co porabiasz? Dziękuję. Ja jestem Wiktoria i mam 6 lat. Urodziłam się w Honolulu. Mam przyjaciółki. To Ami, Łybka, Emilia i... I lubimy razem skakać. Moi rodzice to różowa, a tacy nie mam, bo się zgubił. I lubię pandy. I mam w domu dwie. Lubię tańczyć i też bawić się petshopami. I jeszcze pływać, ale zawsze się topię. Aha, dobrze, to super nam opowiadałaś historię. Zgadnij, co dla ciebie mam. Chyba nie wiesz, to nie wiesz, co mam dla ciebie. Co mam? Co? Uwaga, 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 co tam ci tutaj dać? Co tu ci tutaj dać? Proszę bardzo, pod choineczkę wagonik kryształu! Super, odbierz sobie i powiedz, co dostałaś. Woda, ogień, metal, dziękuję, jak dużo! Dobrze, więc życzę ci wesołych świąt, naprawdę Bożego Narodzenia, żebyś była zawsze szczęśliwą dziewczynką, więc, a w ogóle coś cię mogę zapytać, z czego masz najlepsze oceny? W szkole? Z religii. Ach, to dobrze, jesteś katoliczką? Bardzo, ja mam lepszą na świecie. Dobrze, teraz zobaczę twój domek. Tu masz taki kominek, tu masz łóżeczko. Mogę wejść na górę? Tak, jasne. Okej, wspinamy się tutaj. Wow, super, tu masz, to jest takie super rzeczy. Tu masz nawet punkt widokowy, naprawdę super. Bardzo miło ciebie poznać, więc ja już muszę lecieć do innych dzieci, obdarowywać ich prezentami, więc pa pa! Dobrze. Do widzenia.
Naprawdę superowa dziewczynka, Wiktoria, naprawdę z niej jest dobry zuch. Dobrze, więc teraz sobie pójdziemy do następnych domków. Tutaj jest taki właśnie ceglany domek, taki drewniany. Tu w ogóle on jest tak bardzo magicznie ozdobiony. Puk, 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 kto tam? Halo? Czy ktoś tu jest? Mikołaj? Tak, jestem Mikołajem. Dzień dobry, dziewczyneczko, co tam u ciebie? No właśnie spałam. A to dobrze spałaś, bardzo ładny, ale ładna choinka ozdobiona, naprawdę ładnie masz tu domek. A tu masz reniferka, jaki super, naprawdę fajnie. Możesz opowiedz coś o sobie? No to jestem różowa, mam 2 latka i się nie urodziłam. Pakuję prezenty dla niegrzecznych dzieci, na przykład dla Ani i Ryb. Moją mamą jest Mikalo. Zawsze z Ani wychodzę do klubu, w którym tańczymy muchę. Czasami nic nie jem, bo kiczka mi nic nie daje jeść. I nic nie jem, tylko miskę. A Luba mnie czasami je, dlatego jestem mała. No dobrze, bardzo taka ciekawa historia. Bardzo miło cię poznać. A jak masz na imię? Ola. Ola, to Ola. Nie wiem, czy kiedyś coś dostałaś, ale teraz dostaniesz coś naprawdę superowego od świętego Mikołaja. A będzie to... moja droga, czekaj, muszę coś znaleźć, co to być dać tutaj. Niech pomyślę, może dam ci taki superowy, świąteczny torcik, naprawdę jest bardzo dobry. Jaki dobry! O, ja też się poczęstowałam, jaki dobry, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Życzę ci wesołych świąt Bożego Narodzenia, żebyś była zawsze szczęśliwa, miała dobre oceny. A z czego masz dobre oceny w szkole? Na pewno nie z matematyki. O nie, no wiem, dużo osób właśnie nie umie, dużo dzieci nie umie matematyki, ale mam nadzieję, że sobie poradzi, dobrze? Dobra. A zobaczę, co tu masz jeszcze tutaj, tak zobaczę, tu masz choineczkę i tu masz łóżeczko, bardzo fajny domeczek, więc bardzo ciebie tutaj serdecznie pozdrawiam, a ja już muszę lecieć do innych dzieci, więc pa! Pa, pa! Ła, naprawdę to była superowa dziewczynka, nazywała się ona Ola, jak dobrze pamiętam, tak mam słabą pamięć, no ale dobrze, więc sobie teraz idziemy, tu zobaczymy, znajdziemy kolejne dzieci, dobrze, idziemy. Jaki ładny głos. Dzień dobry! Halo? Dzień dobry! O, czemu nie jesteś tutaj, dziewczynko? Naprawdę jest strasznie zimno, w ogóle nie jesteś ubrana. Co ty robisz? Jestem bezdomna. Jak to bezdomna? A co o sobie powiesz? No to tak, mam na imię Kuwetka, mam 12 lat. Zostałam opuszczona przez starych w wieku 8 lat, ponieważ ich zabiłam. Bowanek to mój przyjaciel, ponieważ on też zabił moich rodziców drugi raz. Pochodzę z krainy Gumisiów i Teletubisiów, zakątku Dona i upośledzenia życia, ale trafiłam do tego świata i nie mam gdzie mieszkać. Smutek. No. Śmierdzę i pachnę jednocześnie. Kocham pasztet z ogórkami i kotletem. Zajmuję się grillowaniem kotków i psów na ryju. Jem cukierki z gównem i sikami kornelki. Smutna historia. Smutna historia. Wiem. Ale chodź na dół, bo coś ci mogę podarować, żebyś była o wiele szczęśliwszą dziewczynką, bo naprawdę masz straszne życie. Obdaruję ci kilkoma prezentami. Proszę, mam dla ciebie tutaj właśnie czekoladki, poczęstuj się. O Jezus, ale śliczne. Dziękuję. Dobre? To się cieszę bardzo. Jeszcze ci może coś dam. Może dam ci jeszcze tutaj wagonik, żebyś miała troszeczkę pieniędzy, żeby sobie kupić różne rzeczy. Dziękuję bardzo. No, naprawdę mi się wydaje, że bardzo fajne prezenty. Jesteś naprawdę super dziewczynką, mimo że jesteś bezdomna, ale naprawdę życzę ci wesołych świąt, Bożego Narodzenia, żebyś zawsze była radosna, mimo że może nie masz domu i żebyś po prostu byłaś bardzo szczęśliwa. Dziękuję. Dobrze, więc ja już lecę i ja idę rozdawać innym dzieciom prezenty, a ja już lecę, pa pa! Dobrze, teraz szukamy kolejną osóbkę, która może potrzebować prezentu. To już dałem. Hej Amelia, dobrze. O, to jakaś choinka. Dzień dobry, co u ciebie? Dzień dobry. Wesołych świąt, a co tu cię tutaj sprowadza? Przeprowadziłam się tu niedawno. Moim domem jest choinka. Dobrze. Jak masz na imię? Jestem Kasia. Mam przyjaciółki o imieniu Kibel, Różowa, Ami i dużo innych osób. Bardzo lubię
strzelać do kibla, a ogólnie zjadłam nogę Ameryce. A urodziłam się w autobusie. Choruję na ciężką chorobę. Moja koleżanka ma super truskawkowe cukierki. No i to tak tyle o mnie. To dobrze, bardzo życzę ci wesołych świąt, a jeszcze coś ci muszę poderwać. Chodź tutaj, chodź. Chodź, bo tutaj naprawdę tutaj dużo osób jest, bo tu każdy chce prezencik. A czy lubisz może dyskotekę? Tak! Patrzę, mam do ciebie! Dyskoteka! Woo! Merry Christmas! Merry Christmas! Woo! Impreza! Merry Christmas! Happy Nefiem! Noko Bela, Jogo Bela! New Rock! Yeah, super! Dobrze, więc o czym ci chciałeś, muszę lecieć jeszcze do innych dzieci, więc pa! Pa! Ho, 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 dobrze, to mamy jakiś domek, patrzcie, jaki domek, tutaj taki z cegły znowu, taki biały, tu mam gwiazdkę, wow, super, w ogóle tu choinka. Zobaczymy, kto jest w tym domku. Puk, puk, kto tam? Cześć! Dzień dobry, dziewczynko, wesołych świąt! Dziękuję. Co ty tutaj sprowadzasz i co tutaj robisz? No, jestem Emilcia i mam 5 lat. Urodziłam się w pociągu na granicy z Czechami, ale konduktor mnie wywalił i znalazła mnie Różowa, która wzięła mnie do jakiegoś domku i uratowała mi życie. Moimi przyjaciółkami są Kiwel i Łyba, która jest moją panią wraz z Zuzią i wiele innych fajnych osób z mojego sąsiedztwa. Mam syna, czyli Ami, a Różowa ma fajne cukierki i zawsze z moim synkiem je kradniemy. Lubię skakać z dywanu. To moje hobby. Codziennie spotykam się z grzybkami halucynogennymi pod choinką o 16, bo bardzo lubię się z nimi bawić chowanego. Super, Emilcie, naprawdę super historia. Jesteś naprawdę dzielną dziewczynką i... A tu jakiś piesek, ale słodki, jak się wabi? Wabi się Mikalo, jeżeli się nie mylę. A, Mikalo, oj, taki grzeczny piesek, oj, bardzo ładny pieseczek. Chodź tu, albo ja ci coś muszę podarować, bo jestem świętym Mikołajem, jak dobrze wiesz, chyba musiałbym coś ci podarować. Więc mam dla ciebie tutaj specjalnie wagonik pełny bogactwa. Dziękuję. Super, jeszcze mam dla ciebie torcik, proszę bardzo, dla ciebie tutaj torcik do zjedzenia sobie. Jaki pyszny. No, mam nadzieję, że jest bardzo pyszny i ci się podoba. Ja już muszę lecieć jeszcze do jednej dziewczynki, więc do zobaczenia, pa pa! Pa pa! Okej, tu mam chyba ostatni domek. Jest tutaj taki domek, taki bardzo brązowo-czarny z choinkami. My zobaczymy, czy tam jest jakieś dzieciątko. Puk, puk, dzień dobry! Dzień dobry! Jak dziewczynka ma na imię? Jestem Zuzia, urodziłam się w lesie i poszłam na tory. Znalazła mnie Ami, konduktor, mój przyrodni brat, moje przyjaciółki to Łypcia, która jest moją rybką, a moim pieskiem jest Emilcia, a kotkiem Mikalo. Zawsze Różowa ma cukierki, nie chce się podzielić. To z moim bratem i rybką kradniemy jej, ponieważ tata Kibelek nas nie dziwi. Dobrze, no, super historia. Może ciebie coś zapytam, czy wierzysz w święta Bożego Narodzenia? Tak, wierzę. A masz na przykład jakąś choinkę tutaj? Tu, na dworze. A to ma na dworze, 4 choineczki, bardzo super bombki, ładnie ozdobione. No i co mogę ci powiedzieć? Życzę ci wesołych świąt Bożego Narodzenia od samego świętego Mikołaja, żebyś była bardzo szczęśliwą i bardzo... cudowną osobą, a dla ciebie jest tutaj na końcu superowy prezencik w postaci cukiereczków, czekoladowe serduszka. Poczęstuj się! Dziękuję bardzo, ale smaczne. Więc, a w ogóle super masz misia Bernie. Hej Berniesiu, ale masz super futerko. Naprawdę super. Zuzia, muszę się pożegnać, bo naprawdę jestem strasznie zmęczony, bo tyle dzieci już dzisiaj odwiedziłem, więc do zobaczenia, pa pa! Pa pa! Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ stworzenie tego odcinka naprawdę nam bardzo dużo czasu zajęło. No w ogóle było bardzo śmiechu. Mam nadzieję, że jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę wraz z subskrypcją na kanale. Życzę wam wesołych świąt! Wesołych świąt!